Witam Was, kochani, serdecznie. Tutaj mówi Sylwia Giza i zapraszam Was do następnego odcinka. Zapraszam Was w ogóle do mnie na sesję, na konsultacje. Zapraszam Was również na moją stronę sylwiagiza.com i zapraszam Was, jak ktoś będzie chciał, po prostu robię też Shaktipat i uaktywniam to światełko. Robię to też na odległość przez Skype'a i przeważnie przez Skype'a i na odległość w ogóle. I też to robię poza Skype'em po prostu, no nie? O czym chciałam dzisiaj porozmawiać, kochani, z Wami? Zaraz powiem Wam, o czym chciałam porozmawiać dzisiaj z Wami. Teraz Wam przeczytam, bo tutaj napisałam coś na Facebook i chcę to po prostu tak jakby rozjaśnić troszeczkę. Okej, to Wam przeczytam. Jeszcze nie spotkałam bogatego finansowo człowieka z aktywnym kundalini, który się szybko wzbogacił, ale spotkałam bogatego wewnętrznie człowieka z aktywnym kundalini, który stał się bogaty w sercu. Kundalini jest nauczycielem i Cię uczy, abyś odpuścił wszystko, co materialne i niematerialne. Odpuszczasz po kolei ludzi, sytuacje, miejsca, pracę, rodzinę, dzieci, do takiego stopnia, abyś nie był przywiązany czy przywiązana. Jak nie jesteś przywiązany, to jest ok, ale jak tylko jesteś przywiązany, kundalini odbiera od Ciebie wszystko, po to, abyś się nauczył być samym ze sobą. I pokochał siebie bezwarunkowo. Odpuszczasz wierzenia, nawyki, myśli, słowa, czyli to są te rzeczy niematerialne, tak? Odpuszczasz wierzenia, nawyki, myśli, słowa, wiedzę, książki, swoją pracę, obrazy, poezję, wszystko, do czego jesteś tam przyzwyczajony za bardzo i masz po prostu zaakumulowałeś to przez swoje całe lata życia i to wszystko masz, o to chodzi, żeby to wszystko odpuścić. Wszystko, co jest możliwe do odpuszczenia. Stajesz się pusty, jak ten bambus, stajesz się wtedy prawdziwym sobą i Twoje życie dopiero nabiera prawdziwego koloru rzeczywistości, tak? Tutaj jest temat na temat właśnie, kochani moi, dzieci. Ktoś napisał tak. Sylwia, mówisz o rzeczach materialnych, a najbliższą rodzinę dzieci to jest silne przywiązanie. Ja odpowiadam, właśnie o tym mówię, że takie największe przywiązanie też czasami musi odpaść, ale po to tylko, by było lepiej. Kundalini wie lepiej, bo czasami własnym dzieciom można krzywdę robić przez własną nieświadomość. Później ktoś napisał, to jak mam to, kochanie, rozumieć, a jak ma się nieletnie dziecko? Czy masz na myśli zerwanie kontaktów z własnymi dziećmi? Później ktoś odpowiada, niedosłownie, co my mamy na myśli przez przywiązanie, to na przykład oczekiwanie, że dzieci Cię uszczęśliwią, zapomnienie o sobie i życie życiem swoich dzieci, stawianie warunków w rodzinie i tak dalej. Zamień słowo przywiązanie na uwiązanie, to pomoże zrozumieć, tak? No i to bardzo ładnie napisała Ewelinka. Tak? I teraz, kochani moi drodzy, tutaj w tym wszystkim, jeżeli chodzi o to odpuszczanie i jeżeli chodzi o dzieci, to są tak jakby dwa tematy będą, tak? Jeden temat będzie właśnie o tym, żeby odpuścić po prostu, żeby się nie przywiązywać do tego, co dzieci robią i dać dzieciom przestrzeń, dać dzieciom swobodę, bo czym bardziej damy dzieciom swobodę, damy przestrzeń, to w tym momencie wszystko to, co mają tam kreatywnego w sobie, zacznie się uruchamiać, tak? Jedynie, kochani, co dzieci potrzebują, to jest miłość Wasza,
wasz czas, spędzenie z nimi czasu, wspieranie ich w czymkolwiek, co oni tam sobie robią, nawet to będzie dla was taka błaha rzecz, ale dla nich to jest wielka rzecz, tak? Jak będziecie wspierać, dla was się to nie wydaje, że to jest może być jakieś ważne, important, ale dla tych dzieci to jest ich pasja. Oni się urodzili na przykład po to, żeby to robić, tak? A dla rodziców to jest jakieś takie, co w ogóle nie powinno być miejsca, bo oni nie mają. Oni mają inny dar, a te dzieci mają inny dar, prawda? Także bardzo ważne jest, żeby dać tym dzieciom przestrzeń i żeby po prostu nie siedzieć tak na tych dzieciach i co oni mają robić, kontrolować ich i po prostu co oni mają robić, tylko dać im po prostu swobodę, niech oni robią to, co mają robić. Bo słuchajcie, te dzieci, które teraz przyszły, teraz się rodzą na świat, to są dzieci, które, moi drodzy, są dzieci indygo, tak, i dzieci kryształowe. I teraz jak będziecie chcieli bardziej na ten temat poczytać, sobie poczytajcie instrukcję obsługi dzieci kryształowych i instrukcję obsługi dzieci indygo, tak? Jak z nimi postępować. To są dzieci dużo wrażliwsze, dużo więcej wiedzą, mają 3 nitki, czy tam więcej DNA, gdzie mają w tym momencie nie taką świadomość, tylko coraz szerszą i to im się cały czas powiększa, prawda, ta świadomość. Także te dzieci są już pewne siebie i doskonale wiedzą, po co one tutaj są. Także o to chodzi, żeby ich nie blokować swoim strachem i swoim martwieniem się, tylko żeby im dać po prostu przestrzeń, żeby one się same rozwijały. I tutaj była mowa w tym, ale to jeszcze nie jest to, co ja chciałam powiedzieć. Także jak mamy na przykład... I co robimy, jak na przykład się martwimy o dziecko, tak? To tak samo robimy. Martwienie to jest też inteligencja boska, no nie? I też nas czegoś tam uczy o sobie, że mamy różne strachy, nalachy i tak dalej. Także w tym momencie też możemy sobie pomyśleć, że... I oczyszczać to. Jestem wdzięczna za uczucie... martwienia się i kocham to uczucie martwienia się, tak? I kocham to martwienie się i do tego martwienia, do tej inteligencji boskiej też tak samo mówimy właśnie, żeby po prostu to oczyścić, tak? Czyli I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, tak? I tak samo mówimy do tego strachu, który mamy związane na przykład, jeżeli chodzi o tych dzieci nasze, tak? Czyli na przykład do strachu mówimy tak samo, jestem wdzięczna za uczucie strachu w moim życiu i kocham to uczucie strachu w moim życiu. Ten strach, że coś tam się dzieciom stanie, czy będzie coś tam się będzie wydarzać, to wszystko to, co wy myślicie w swojej głowie, to wy projektujecie na nich, projektujecie na to życie, na to ich życie, dlatego jest bardzo ważne i oni są z wami bardzo związani taką nitką duchową taką, bo jesteście rodzice i oni po prostu też, wy jesteście takim autorytetem dla tego dziecka, to oni tylko na was patrzą, prawda? I o to chodzi, żeby im dać jak największą przestrzeń i jak macie jakiegokolwiek strachy, czy martwicie się, to wszystko to transformować tak samo jak wszystko inne na miłość, tak? Jestem wdzięczna za strach i kocham strach. I do tego strachu robimy I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Wszystko to transformujemy na miłość, tak? Także pamiętajcie, moi drodzy, kochani rodzice, że to wszystko, co wy myślicie, cokolwiek wy tam myślicie o dzieciach, to one wszystko to nie dość, że czują. Druga sprawa, one to tak jakby wyczuwają i one to dla was kreują, co wy tam się martwicie i co wy się tam boicie. Po to, żebyście to przeszli i żebyście się nauczyli tego i żebyście pokochali to wszystko i żebyście po prostu to doświadczenie przeszli, no nie? Bo jeżeli wy się o coś martwicie, czy tam czegoś się boicie, tak? Odnośnie tych waszych dzieci, to wasza dusza nic innego nie robi, tylko kreuje dla was to doświadczenie. Także jest bardzo ważne, żeby kontrolować umysł, tak? I nie projektować na wasze dzieci waszych limitowanych myśli, tak? I waszego strachu.
tylko wszystko to przetransformować na miłość. Także Wam powiem jeszcze raz, jak to zrobić. Jestem wdzięczna za uczucie martwienia się i kocham uczucie martwienia się w moim życiu. I do tego martwienia robimy Ho'oponopono, czyli I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. I tak samo robimy do, moi drodzy, do tego strachu, co mamy. I projektujemy ten strach na dzieci, no nie? Czyli jestem wdzięczna za strach i kocham uczucie strachu w moim życiu i do tego strachu robimy I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. I zobaczcie sobie, co tam w ogóle jest związane z Wami, czego Wy się tam boicie na temat dzieci, to wszystko przetransformujcie sobie na miłość, tak? Muszę się napić wody. Piję wodę. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, moi drodzy? Także o to chodzi, żebyście dali tym dzieciom przestrzeń i czym bardziej dacie przestrzeń tym dzieciom i wspierali ich, tylko żeby te dzieci czuły miłość, żeby czuły, że Wy jesteście tam z tymi dziećmi tak emocjonalnie, że po prostu cokolwiek oni robią, to Wy ich wspieracie i słuchajcie, to spowoduje, że te dzieci, ta ich kreatywność się rozwinie i one po prostu pójdą w swoją pasję, jaką mają pasję i najlepiej zobaczyć po prostu, jakie dziecko ma pasję i niech idzie w tą pasję, bo ta pasja jego, co tam lubiało robić, jak było małe, to po prostu jest to, co to dziecko ma dar w sobie i to dla niego najłatwiej przychodzi i w tym będzie najbardziej successful, będzie po prostu miał sukces w tym, prawda? Także po prostu obserwować, co to dziecko robi i wspierać go, bo to nawet może być dla Was jakaś tam błaha rzecz, ale ta rzecz właśnie to będzie jego dar czy jej dar i po prostu i to będzie to, co on będzie robił w życiu, prawda? No i o to chodzi właśnie, moi drodzy, że tak chodzi o to, żeby się nie przywiązywać do tych dzieci, tylko żeby po prostu miłość dawać, tak? To jest jedna rzecz. Bo zobaczcie, nawet ktoś tam też napisał, ale tak naprawdę ten ktoś, co to napisał, to słuchajcie, to też nie jest z dziećmi, bo akurat dziecko jest w innym mieście, a ktoś jest w innym mieście. Także w tym momencie już jest tak jakby rozłączenie od spirit. Bo akurat sytuacja wymaga tego, żeby ktoś był rozłączony. Dziecko z mamą jest rozłączone na przykład po to tylko, bo to jest ważne dla dziecka, żeby dziecko było teraz samo, bo jak ono będzie samo, będzie w jakimś innym środowisku, ono będzie co innego garnąć i zdobywać dla swojego tego całego jestestwa, no nie? Także tu już jest rozłączenie na przykład, no nie? A myślą się zawsze jest, ale o to chodzi, żeby nie martwić się, tylko na przykład mówić sobie te wszystkie afirmacje i oczyszczać umysł, tak, z jednej strony, a z drugiej strony mówić afirmacje, na przykład, że jam jest doskonałym życiem w moim dziecku, albo jam jest czystą boską świadomością w moim dziecku, czyli wiadomo, że dziecko będzie świadome i będzie wiedziało, co ma robić, no nie? Później można powiedzieć sobie, jam jest doskonałym sukcesem w życiu mojego dziecka, no nie? Także mówić sobie afirmacje takie, żeby po prostu wspierały to dziecko po cichu, nawet to dziecko nie musi wiedzieć, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na przykład jak są dzieci, którzy po prostu mają rodziców takich niewspierających i dzieci co innego od Was chcą, albo Was kontrolują i tak dalej, to też sobie zróbcie po prostu takie, tak jakby sami ze sobą zastanówcie się, jaka jest Wasza pasja i bądźcie pewni tego, co Wy tam w życiu chcecie, na przykład jeżeli chodzi o tą Waszą pasję. I możecie też pójść do rodziców i możecie powiedzieć, że słuchaj tato czy mamo, ja jestem pewna, co ja chcę robić w życiu, to jest moja pasja i po prostu nic tego nie zmieni, bo to jest moje, to jest to, co ja mam w środku, to jest moja, po prostu mój dar dla całego świata i tak dalej, ja to będę robić. I o to chodzi, że jak to dziecko pójdzie do mamy i do taty z taką pewnością siebie, że to jest to, co właśnie powinno robić, to ta mama i to, ten tato też nie będzie już się martwił, bo zobaczy, że Ty jesteś pewny, czy tam jesteś pewna tego, co chcesz robić, to jest Twoje, kim Ty jesteś i po prostu i też przestaną się też martwić, także z drugiej strony ludzie też mogą pójść po prostu do rodziców i też powiedzieć, słuchaj, to jest to i to i to i rodzic jak zobaczy, rodzic wyczuje, że Ty jesteś pewny tego, że co Ty chcesz robić i się też nie będzie martwił, no nie?
I też możesz wysyłać mamie. Jam jest czystą boską doskonałością, jam jest czystą boską miłością w mamie czy w tacie, nie? Także to jest jedna ta rzecz, jeżeli chodzi o odpuszczenie właśnie tych dzieci, to co napisałam na Facebook, to co na początku zaczęłam czytać. Teraz drugą rzecz, która jest bardzo ważna, moi drodzy, to jest odpuszczenie po prostu dzieci, jeżeli już jest aktywne kundalini, to jest już zupełnie jeszcze inna bajka. To już wchodzimy jeszcze głębiej w to wszystko. I czasami jest tak, że po prostu wszystko od nas odpada, także nawet i dzieci odpadają, że nawet przez jakiś czas na przykład nie mamy kontaktu z dziećmi, bo po prostu energia jest mocna, zaczynamy medytować i w tym momencie tak jakby okazuje się, że albo musimy być gdzieś w odosobnieniu, w jaskini, jak ja to mówię, i po prostu transformować tą energię. I w tym momencie dzieci tego nie rozumieją, na przykład jak już to są jakieś dorosłe dzieci i w ogóle tego nie rozumieją, to w tym momencie to wszystko zostaje odseparowane tak samo. Dopóki jedna i druga strona po prostu ich świadomość nie pójdzie do góry i znowuż się złączą już zupełnie w innej świadomości tego po prostu całego nowego życia po aktywacji kundalini. Także jest dużo przypadków, że właśnie ci ludzie, którzy dostali uaktywnienie kundalini, po prostu separują się od wszystkich ludzi, włącznie z rodziną, czy to będą dzieci, czy to będą ktokolwiek. I mam dużo, dużo takich znajomych, co po prostu tak musiało postąpić, bo nie było innej po prostu rady, tylko tak zrobić, z tego względu, że ta osoba musi się po prostu podnieść świadomościowo i wszystkie prace są nad jej ciałem wykonywane, tak? I ona wtedy nie ma czasu na dzieci, nie ma czasu na inne rzeczy, bo ona jest po prostu upgrade'owana, czyli do góry podniesiona świadomościowo po to tylko, żeby światło nieść na całą ziemię. I w tym momencie dzieci tutaj i czy rodzina, czy cokolwiek, to w tym momencie czasami kundalini może też zabrać to od nich, no nie? To jest nie zawsze, ale czasami tak się może zdarzyć. Albo może zabrać na jakiś okres czasu. Powiem wam, że na przykład dużo jest ludzi, co ma kundalini uaktywnione i na przykład wiem, że dużo jest i pisze do mnie też. I wiem, dużo jest, że po prostu już przeszły przez ten okres, tak? Że po prostu ma uaktywnione kundalini i dajmy na to, ona ma, a on nie ma, czyli mąż nie ma. I mąż na przykład przez to, co widzi, co się dzieje, na przykład jak ta osoba ma tam różne rzeczy robi takie związane z kundalini, to po prostu nie wie, co się dzieje, to na przykład różne rzeczy może zacząć robić, na przykład przyprowadza księdza, egzorcystę, żeby tam, bo ta osoba na przykład ma kryja z różnego rodzaju i jej ciało się trzęsie, prawda, to on myśli, że ona coś tam ma w środku, a ta po prostu blokady są ściągane, nie dość, że z niej, z jej aury, to jeszcze z tego męża, no nie? On myśli, że tam coś jest i przyprowadza księdza egzorcystę na przykład dla niej, no nie? Także chodzi o to, że ta osoba, która ma już aktywność kundalini, ma dużo wyższą świadomość od tej drugiej osoby, która nie ma, no nie? Ta druga osoba z boku patrzy na to i patrzy, że to nie wiadomo, co się dzieje z tą osobą i w tym momencie są ludzie odseparowani. Jeżeli jest taki duży gap pomiędzy świadomością jedną i drugą, to ta osoba będzie po prostu odseparowana. I na przykład jeżeli jest gap taki duży pomiędzy tak samo dziećmi, to tak samo będą odseparowane, z tego względu, że ta osoba, która ma już aktywne kundalini, ona zupełnie zaczyna inaczej myśleć. Zaczyna się modlić, zaczyna robić medytację, oczyszczać wszystko, a tamci ludzie już żyją tym swoim starym życiem i oni patrzą na tą osobę, jakby była z innego świata, no bo ona już jest tak naprawdę z innego świata, z wyższej świadomości, no nie? Także ci ludzie z boku nie rozumieją tego i bardzo często jest tak, że kundalini po prostu separuje to. I wtedy nie ma już friends, nie ma przyjaciół, nie ma rodziny, nie ma niczego. Ten człowiek zostaje sam. Po to tylko, żeby zintegrował tą nową energię, która się zaczyna dziać w jego ciele, tak? Nowa świadomość przychodzi, ten człowiek zaczyna się inaczej zachowywać, a reszta wkoło nie wie, o czym on w ogóle mówi. On nagle mówi o Bogu, on nagle mówi o różnych takich świętych rzeczach, a wkoło ludzie nie wiedzą, co się dzieje z tym człowiekiem. Także to jest, i w tym momencie kundalini separuje tych ludzi. Po to tylko, żeby ten człowiek dalej wzrastał w swojej świadomości i pracował nad swoim ciałem.
Dopiero po jakichś tam latach, jak już ten człowiek przejdzie przez to, ci ludzie z boku, którzy zaczną się też tym interesować, zaczną, o, to jest coś takiego, zaczną, o, to jakieś kundalini. I coraz więcej jest informacji teraz na internecie, także ta druga wcześniej było bardzo niezaciekawie z tego względu, że nie było informacji na internecie. Teraz już jest informacja na internecie. Każdy nawet z tej rodziny może sobie poczytać na ten temat, jak się obsługiwać taką osobą, która ma kundalini aktywne i po prostu i jak w ogóle to wszystko pracuje, prawda? Także ta osoba, która ma kundalini aktywne, ona zaczyna wszystko, tak jak mówię, oczyszczać. I teraz jak ona przebywa z tymi ludźmi, którzy są bardzo zabrudzeni, mają bardzo zabrudzone myśli, mają zabrudzony umysł, jeszcze są bardzo na przykład agresywni, czy gniewni, czy cokolwiek do tej osoby, to w tym momencie ta osoba znika z ich życia. To bardzo szybko, z tego względu, że ta osoba jest już zupełnie pod innym światłem, ona ma światło w środku, uaktywnione, światło zaczyna pracować nad tą osobą. I po prostu przez to, że to światło zaczyna pracować, to te osoby wkoło zaczynają się też oczyszczać. I ta osoba na przykład, ona oczyszcza te osoby, tamte osoby o tym nie wiedzą, te pozostałe osoby o tym nie wiedzą, wzbudza się w nich na przykład agresja, czy jakieś inne takie emocje, ale po to tylko, żeby po prostu oczyścić to. Bo emocje, ta agresja musi wyjść z człowieka po prostu, żeby oczyścić tego człowieka. To jest tak jakby dla nich healing, dla nich uzdrawianie. W tym momencie, jak ta agresja wychodzi, to jest na przykład uzdrawianie, no nie? Także jeżeli na przykład to się dzieje i tam na przykład dana osoba jest, która ma aktywne kundalini, przebywa z tymi ludźmi, którzy cały czas siedzą w emocjach, nie oczyszczają, nie kontrolują umysłu, to ta osoba znika z ich życia. Kundalini tak, słuchajcie, stworzy takie warunki, że ta osoba znika, bo ona po prostu nie może cały czas przebywać w takiej energii. Ona musi być po prostu w energii spokoju, radości, miłości i światła. Jeżeli ktoś będzie po prostu działał w odwrotnym kierunku, to ta osoba po prostu znika z jego życia. I to nieważne, czy to będą dzieci, czy to będzie rodzina, to będzie ktokolwiek. Po prostu. I tutaj nie ma mocnych, jak to się mówi, na to, bo i tu o to chodzi, że w każdym wypadku to widzę, że po prostu jeżeli te dzieci, czy ja mówię już o starszych dzieciach, no nie, nawet o młodszych dzieciach, jeżeli jest na przykład mąż i mąż nie akceptuje tego, co żona robi, a żona ma akurat aktywne kundalini, to wtedy oni się też rozstają, no nie? Także są różne przypadki, zobaczcie na cały świat, jak są różne przypadki, jeżeli chodzi o różne sytuacje, jeżeli chodzi o rozstania się. I to specjalnie czasami jest tak, że kundalini rozłączy tych ludzi. Bo ta dana osoba, która ma kundalini, ona ma mieć po prostu spokój i ma integrować to światło, bo ona ma pracować dla ludzi. I się nie będzie, jak to się pierdołami przejmować, no nie? Typu, że ktoś jest, nie podoba mu się, że ta osoba coś robi, no nie? Który w ogóle nie ma świadomości na ten temat, no nie? Także to Wam chciałam powiedzieć, że to są dwie różne opcje. Jedna jest taka, że tam mówię dla wszystkich ogólnie, żeby się po prostu, to jest dla Waszego tylko dobra, żeby po prostu odpuścić to wszystko. A z drugiej strony, jeżeli ktoś ma aktywne kundalini, to czasami jest tak, że nie ma wyboru. Jest tak i koniec. I teraz trzeba pokochać nawet tą sytuację, że się nie jest z dziećmi, no nie? I z chwilą, gdy my pokochamy tę sytuację, że się nie jest dziećmi i po prostu przetransformujemy to, bo wiadomo, że my pracujemy dla Boga wtedy. I to, że pracujemy dla Boga, to jest najważniejsze, no nie? Także i powiem Wam, że mam dużo, nawet mam swoich koleżanek, które nie przebywało przez jakiś okres czasu ze swoimi dziećmi, dlatego tylko, że ich integrowało tą energię, a rodzice, a mąż nie rozumiał tego, co ona na przykład robi, no nie? Po jakichś tam paru latach ona z powrotem się spotkała ze swoimi dziećmi i się opiekuje swoimi dziećmi dalej, ale już w innej świadomości, no nie? Także wszystko, słuchajcie, jest otwarte, kochani, bądźcie otwarci, bądźcie, miejcie umysły otwarte i to, co się wszystko dzieje, pamiętajcie, że to jest wszystko zgodnie z Bogiem, z boskim planem. Nie ma czegoś, cokolwiek się dzieje na świecie, nie ma czegoś, co by było niezgodnie z boskim planem. Jeżeli by się po prostu, jeżeli by było nie z boskim planem, to by się nie działo, no nie? Także tyle Wam chciałam, kochani, powiedzieć, że trzeba być otwartym i
na wszystkie jakiekolwiek są rzeczy na świecie. Bo i tak wszystko prowadzi do dobrego, no nie? Tak? Kocham Was, kochani, bardzo. Wysyłam dużo miłości, dużo wspaniałości. Na pewno macie taki trochę, tak wiecie co, ja wiem, o czym Wy już myślicie nawet, ale tak jest, no tak jest i koniec. Po prostu nie ma wyjścia, trzeba się słuchać energii, trzeba się słuchać kundalini i czasami są różne sytuacje, no nie? A wiadomo, wiadomo, jak w głębi serca, jak zapytajcie się siebie w głębi serca, że tak musi być. Tak, i to jest okej, wszystko, bo to jest szkoła dla tych dzieci, to jest szkoła dla Ciebie, to jest szkoła dla wszystkich wkoło, no nie? Wszystko jest tak, jak powinno być. Wszystko jest dla naszego najwyższego dobra, pamiętajcie o tym. Także chodzi o to, żeby obserwować i zobaczyć tą drugą stronę tej sytuacji, że aha, bo to jest, bo coś tam innego się dzieje, aha, bo to jest, bo coś innego się dzieje. Także bądźcie otwarci na wszystko. Nie zamykajcie się w jednym tylko myśleniu. Bądźcie otwarci z każdej strony, no nie? No. Także czasami wszystko, co się dzieje nawet dla tych dzieci, to jest dla najwyższego dobra tych dzieci. Dla męża wszystko dla najwyższego dobra tego męża. Także to wszystko jest okej, no nie? I o to chodzi, żeby się z tym pogodzić, zaakceptować i surrender, czyli poddać się kundalini, bo kundalini wie więcej od nas, niż my wiemy. Jeżeli coś jest od nas odbierane, to jest dla naszego najwyższego dobra i to jest dla tych reszty najwyższego dobra. A wiecie o tym, że prędzej czy później cokolwiek się będzie, cokolwiek wy potrzebujecie, zawsze wam się zjawię, tak? Tak wam się zjawię, bo po prostu wy pracujecie dla Boga. Wy pracujecie dla Boga, pracujecie i dla całego wszystkiego dobra. Także wszystko, co potrzebujecie, zawsze wam się zjawia. I nigdy nie ma tak, że jesteście opuszczeni. Zawsze jest po prostu wszystko, co chcecie, to macie, no nie? Tylko to ma wychodzić z waszego serca, nie z umysłu. Nie z umysłu i nie z ego, okej? No, kochani, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Kocham was bardzo. I zapraszam Was na konsultację, jak ktoś tam potrzebuje pomocy czy coś, zapraszam Was serdecznie na konsultację, na sesję i na moją stronę sylwiagiza.com. Pozdrawiam Was serdecznie, całuję mocno i do następnego filmiku. Pa, pa!